Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Mamy wakacje i wiele osób wybiera się na wyjazdy rowerowe, przy okazji zastanawiając się, jakie sakwy rowerowe kupić. I ja w dzisiejszym odcinku chciałbym porównać dla Was dwa modele sakw Ortliba. Tutaj mam sakwy Back Roller Plus, których używam już od około roku, a tak naprawdę styczność z tym modelem mam o wiele dłużej, ponieważ wcześniej pożyczałem je od moich rodziców, bo oni też mają takie właśnie sakwy. Natomiast tutaj mam model Back Roller City, czyli trochę tańszą odmianę tych sakw i dzisiaj opowiem Wam, czym się różnią, dlaczego ta sakwa jest droższa, dlaczego jest ta tańsza i czy warto dokładać do tego wyższego modelu. Zacznę od tego, w czym te sakwy są do siebie podobne. Mają podobne wymiary, mają identyczną pojemność, czyli 2 razy po 20 litrów. Obie spełniają normę IP64, czyli są odporne na dostawanie się do środka pyłu i kurzu, a także są odporne na zachlapania wodą, czyli podczas jazdy w deszczu czy po kałużach nie będzie groziło dostanie się wody do środka. Obie są rolowane, czyli aby je zamknąć, musimy je zrolować 2-3 razy i spiąć. Akurat ten model spina się na górze, można ewentualnie go spiąć na dole, za chwilkę będę to pokazywał. Natomiast jeżeli chodzi o materiał, z którego są wykonane te sakwy, tutaj mamy już różnicę. Model Plus jest wykonany z kordury, która jest powleczona cienką warstwą poliuretanu. Ten materiał jest dużo bardziej miękki. Z tego, co mówią użytkownicy, jest też bardziej wytrzymały na przetarcia. Natomiast model City jest wykonany z poliestru. Ten materiał jest sztywniejszy od kordury. Jeżeli chodzi nawet o samo zwijanie tych sakw, no to jest twardszy, trochę grubszy, trochę ciężej się go zwija. Natomiast jeżeli chodzi o poliester, dużo łatwiej utrzymać go w czystości. Tutaj zmywanie brudu, błota, no w ogóle czyszczenie takich sakw jest dużo łatwiejsze. Model Plus, który mam tutaj, ma też swojego brata, model Classic, który jest wykonany tak jak i ten model City z poliestru. Natomiast w obu modelach dokładnie tak samo wygląda sposób zakładania i zdejmowania sakw. Jeżeli chodzi o zdejmowanie, mamy tutaj rączkę, wystarczy ją pociągnąć. Sakwa jest już zdjęta. Tutaj od spodu sakwy mamy dwa takie zaczepy, które się otwierają i zamykają po pociągnięciu rączki. Natomiast na dole jest regulowany hak. Ale są różnice, jeżeli chodzi o regulację tych punktów zaczepienia. W modelu City, aby je wyregulować, będziemy potrzebowali klucz imbusowy, aby tutaj przesuwać po szynie te mocowania i na dole tutaj to ucho. Natomiast w modelu Plus odbywa się to beznarzędziowo. Możemy śmiało po założeniu już sakwy na rower ustawić sobie, dopasować oba te mocowania, jak tylko będzie nam pasowało. Tutaj też w łatwy sposób możemy sobie śmiało ustawić mocowanie. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza jeżeli mamy kilka rowerów, przekładamy sakwy między rowerami. Czym jeszcze różnią się te modele? W modelu Plus mamy dołączony pasek, dzięki któremu w łatwy sposób możemy przerobić sakwę na taką torbę na ramię. I również jest to sposób, ten pasek pomaga nam w zamocowaniu, w zapięciu tej sakwy. Ta sakwa może również zamykać się w drugi sposób, czyli jeżeli nie będzie nam potrzebny w ogóle ten pasek, nie chcemy go ze sobą wozić, można wtedy po zrolowaniu sakwy zapiąć ją w taki wygodny sposób tutaj na górze. Natomiast w modelu City możemy dokupić sobie taki pasek, nie ma go dołączonego do zestawu. Możemy wtedy też zrobić sobie z tego taką torbę. Natomiast jeżeli chodzi o sam system zamykania, no to tutaj też rolujemy, ale wpinamy w boczne zapięcia. Ma to swój, no jednak mały minus z tego względu, że sakwę z plusem można naładować trochę wyżej. Ona przez to, że może być zamykana tutaj na górze, można ją zrolować, jeżeli na przykład chcecie napchać coś więcej do sakwy, nie zależy Wam aż tak bardzo na wodoszczelności, to wystarczy ją wtedy raz zakręcić i można ją zamknąć. Oczywiście nie polecam jeździć tak na wyprawy, ale do tymczasowego przewiezienia czegoś spokojnie do sakwy można włożyć więcej. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości, no chyba, że będziecie jeździli z odpiętą sakwą. Do obu tych sakw, jeżeli założymy je do roweru, możemy też na górę założyć takie torby
centralne trunk bag albo travel biker. Natomiast tylko do modelu Plus, ewentualnie modelu Classic, możemy dołożyć górny worek rackpack, który mocujemy dzięki tym, no dzięki tutaj tym klipsom. I rozbebeszyłem trochę model Plus, żeby Wam pokazać, że jest tutaj na stałe zaszyta taka wewnętrzna kieszeń. Mamy tutaj jedną większą komorę, gdzie widzicie, że mieści się prawie całkowicie laptop. Spokojnie tutaj 13-15 cali można do takiej kieszeni włożyć. Natomiast tutaj wyżej jest taka jeszcze mała siateczkowa torebka na klucze, na drobiazgi. To, co musimy mieć gdzieś pod ręką. Niestety w modelu City tej wewnętrznej kieszeni już nie mamy. Można dokupić taką specjalną małą kieszonkę, ewentualnie takie etui na laptopa. Jeszcze jedna różnica, jaką znalazłem, która może być istotna, zwłaszcza dla osób, które przewożą jakieś delikatniejsze rzeczy, no chociażby coś, co może ulec zarysowaniu, jest to, że w modelu Plus wszystkie śruby, jakie są wewnątrz, są zabezpieczone takimi plastikowymi główkami, które są bardzo delikatne. One tutaj, no nie ma szans, żeby wyrządziły krzywdę, no chociażby komputerowi, który tutaj włożymy bez etui. Natomiast model City, no nie jest już tak dobrze wyposażony. Tutaj również mamy śruby i nie są one niestety niczym zabezpieczone, są tutaj metalowe główki, także jeżeli będziecie cokolwiek wkładać delikatnego do takiej sakwy, warto to jeszcze czymś dodatkowo zabezpieczyć. Ok, przechodzę do podsumowania, no i tutaj nie mogę nie powiedzieć o cenie tych sakw. Model City kosztuje około 270 zł za komplet, natomiast model Plus około 490 zł. Tu jeszcze pomiędzy nimi znajduje się brat modelu Plus, model Classic, poliestrowy, za około 430 zł. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy warto kupić takie sakwy, to mogę zdecydowanie powiedzieć, że tak. Jeżdżę z plusami, jestem z nich naprawdę zadowolony, nie mam do nich żadnych uwag. Także jeżeli potrzebowalibyście po prostu lepszego wyposażenia, wygodniejszego systemu mocowania, to wtedy do modelu Classic bym dołożył. Ok, jestem pewien, że wiecie już, czym różni się model City od modelu Plus, a także od modelu Classic. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tych sakw, śmiało piszcie w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!